Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, spotkaliśmy się dzisiaj na Hitboxie w kolejnym przesłuchaniu. Przesłuchanie już gości drugi raz Falatiego, także witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam serdecznie bardzo wszystkich zgromadzonych, słuchaczy, widzów. Tak, i ponieważ musi się stać zadość tej tradycji, to muszę spytać Falatiego, czy przyznajecie się, że jesteście pracownikiem firmy Wargaming? Tak, przyznaję się. Współpracę rozpocząłem w maju 2012 roku i od tamtej pory trwa nieprzerwanie. Okej, okay, czyli tutaj już widzicie, ściemy nie ma. Falati we własnej osobie. Także informacje mamy tak jakby z pierwszej ręki, a nie jakiś tam przez jakichś youtuberów i tak dalej. Słuchajcie, więc tak, na początek są dwa pytania, które się powtarzają i powtarzają. I ja o to zapytam oczywiście, chociaż znam odpowiedź. Falati, czy domyślasz się, jakie to będą dwa pytania? Ha, nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że jedno z nich będzie brzmiało, gdzie jest typ 59. Nie. Właśnie nie. Dobra, to je zadam. O, widzisz, to tutaj jeniec O, będzie to zaskoczony. dobrze. Pierwsze pytanie brzmi tak. Uwaga. Szkoda, że nie mam werbli jakiś. Kiedy polskie czołgi? To jest bardzo dobre pytanie. Proszę następne pytanie. A teraz szczerze. Wiesz co, nie mogę odpowiedz nic inaczej, powiedzieć. Bo odpowiedz, kiedy mniej więcej możemy się spodziewać jakiegoś pierwszego drzewka europejskiego, bo nie sądzę, żeby to były polskie akurat czołgi, O ale drzewku europejskim mogę na razie powiedzieć tyle, że jest, że trwają nad tym prace, natomiast jest całkiem możliwe, że będziemy mieć jedną ciekawą polską niespodziankę w przyszłym roku. Ale nic więcej, zupełnie nic więcej powiedzieć nie mogę. Dobra, ciekawa niespodzianka w przyszłym roku, no to jeżeli Być nie może, będzie. zaznaczam. Być Powiedzmy, może że to. jest w planach jedna ciekawa rzecz. Jest jedna. Zobaczycie, co to będzie. Czyli ja tu już mogę, kurczę, się domyślać, że albo chodzi o czołg premium, albo o misję historyczną, ale oczywiście to są tylko moje domysły. I teraz drugie pytanie. Może na czacie zdajecie sobie sprawę, jakie będzie drugie pytanie, bo Falati niestety no niedomyślny dzisiaj jest zupełnie, więc może. No. Jak myślicie, jakie będzie drugie pytanie? Tak jest, znają. Słuchaj, drogi Falati, kiedy Havok? I tutaj się zatrzymamy na dłużej. Rzeczywiście bardzo dobre pytanie. Havok jest cały czas w planach, cały czas trwają nad nim prace. Tutaj się niestety nic nie zmieniło do ostatniej sesji. Natomiast kiedy zostanie dokładnie wprowadzony, ciężko powiedzieć. Jest spora szansa, że w przyszłym roku, ale na razie niestety nie ma żadnych szczegółów. Dobra, to ja tu teraz muszę to pociągnąć, ponieważ tu troszeczkę już jestem Jasne. wnerwiony. Słuchaj, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, może tak, może nie, jak bardzo w tym momencie nadmuchany jest balonik z napisem Havok. I czy nie boicie się tego, bo słuchaj, nawet jakbyś teraz dokładnie powiedział, powiedzmy tak, 50% osób nie wie, w jaki sposób objawi się Havok, oprócz tego, że będą się rozwalały niektóre budynki. Umówmy się, 50% osób tego nie wie, ale wszyscy wiedzą, że To będzie fakt. Havok, że coś dobrego to jest Havok i że jak wejdzie ten Havok, to już gra im się odmieni i to będzie cudowne. Słuchaj, ja czytam takie komentarze pod swoimi filmami nieraz. Gość pisze, na przykład jest dyskusja często, co jest lepsze, na przykład czy War Thunder, czy WOT, czy coś takiego. Jest dyskusja, ale przecież nawet nie ma Havoka. Jakby był Havok, to ja bym grał w WOTa. Są takie, naprawdę są takie deklaracje. Rozumiem, rozumiem. I teraz powiedz mi, czy wy w ogóle zdajecie sobie sprawę, że jak wejdzie ten Havok już, będzie dumna zapowiedź oczywiście, będzie ASAP, będzie to ten, wszyscy sobie zainstalują wtedy nową łatkę i wejdzie Havok, to ludzie wejdą do WOTA i tak popatrzą i powiedzą, kurczę, ale to już? To to? Czy wy w ogóle zdajecie sobie z tego sprawę, że to może być taki, no naprawdę balonik, który jak pęknie, to tak za bardzo huku nie zrobi? A wiesz co, ryzyko polega na tym, że owszem,
Havok sporo zmieni, ale po pierwsze, część tych zmian będzie dosyć subtelna. Mam na myśli to, że po prostu, wiesz, to nie będą rzeczy takie naprawdę, wiesz, bijące po oczach, że o rany, tu się wszystko po prostu zmieniło. Owszem, takich istotnych zmian będzie trochę, jak na przykład dużo większa możliwość demolowania otoczenia niż w tej chwili. To wiąże się też z kwestiami taktycznymi, typu, nie wiem, burzysz budynek, zostaje sterta gruzu, za którą dalej możesz się schować, ale na przykład już nie do końca tak łatwo schowasz się przed artylerią. A z drugiej strony niektóre elementy będą takie mało spektakularne. Na przykład można się spodziewać, że czołgi będą troszeczkę częściej czy bardziej driftować, ale już w tej chwili mamy parę maszyn, które driftują całkiem nieźle, więc znowu z punktu widzenia graczy, którzy posiadają tego typu maszyny, to nie będzie jakaś taka miażdżąca, ewidentna różnica. Także pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kwestia jest też taka, czego ludzie oczekują, bo umówmy się, Havok, owszem, on fajnie wygląda, on sporo zmienia, on prawdopodobnie sprawi, że wymagania sprzętowe gry troszeczkę spadną w stosunku do tego, co jest w tej chwili, ale z drugiej strony to nie jest tak, że Havok po prostu jak za użyciem magicznej różdżki nagle zmieni WOTA tak, że stanie się, nie wiem, 15 razy lepszy, 20 razy bardziej grywalny i na dodatek będzie mieć 3 razy więcej czołgów. No właśnie. Tak naprawdę Havok będzie istotną zmianą, ale nie jedyną, która ma na celu zwiększenie przyjemności z gry. No właśnie, słuchaj, tutaj chodzi o to, że część osób, a ponieważ te osoby pewnie będą też słyszały, naprawdę myśli, że wprowadzenie Havoka załatwi praktycznie wszystkie ich problemy i gra totalnie się odmieni, więc możemy tutaj ostudzić troszeczkę zapały chyba, nie? No, WN8 na pewno nikomu samo z siebie nie podniesie. No tak, dokładnie. Mniej więcej powiedz, jeżeli możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o destrukcję otoczenia, to czy możesz w ogóle ujawnić, chociaż na jakiejś mapce, jakiejkolwiek, której nie wymienisz, jak procentowo to będzie wyglądało? Ile budynków procentowo będzie można na przykład zniszczyć? Nie mam takich danych. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że budynków, które będzie można zniszczyć, powinno być więcej niż w tej chwili. Natomiast nie będzie takiej sytuacji, że możliwe będzie zniszczenie absolutnie wszystkiego na mapie. Chodzi o to, że możliwość całkowitej demolki otoczenia za bardzo wpływałaby na możliwości taktyczne. No ty normalnie tutaj to zagrałeś jak minister, kurczę. Budynków do zniszczenia będzie więcej niż w tej chwili. No domyślamy się tego, że kurczę będzie więcej, no. Kurde, no. Nie wyciągnę nic więcej. No nie, no może wiesz, może poza jeszcze jedną informacją, to znaczy najprawdopodobniej i to może być taka różnica naprawdę bardzo właśnie widoczna, a zniszczenie budynków będzie też, nie będzie takie zero-jedynkowe jak w tej chwili. To znaczy, w tej chwili wiadomo, no albo ten budynek stoi, albo bywa pociskiem i się rozlatuje na kawałki, ewentualnie pojawiają się gigantyczne dziury, a jak ktoś na niego wjedzie, to się po prostu rozwala w drzazgi i tyle. Najprawdopodobniej, jak już będzie Havok, to po pierwsze, to ile budynek będzie w stanie wytrzymać, będzie ściśle zależało od jego konstrukcji. Czy wiadomo, że na przykład jakaś drewniana buda po pierwszym trafieniu pociskiem rozsypi się w drzazgi, ale na przykład jakieś kamienne budynki albo ceglane pewnie będą w stanie wytrzymać kilka trafień, po których pojawią się w nich różnego rodzaju dziury, wyrwy po pociskach, ale do ich ostatecznego zniszczenia trzeba będzie na przykład nie wjechać z odpowiednią prędkością albo użyć naprawdę ciężkiego kalibru. Także pod tym względem na pewno będzie inaczej niż jest w tej chwili. No oczywiście będzie wyglądało to inaczej, bo w tej chwili zasadniczo model zniszczenia mamy uproszczony, w sensie wiemy, jak to wszystko ładnie się rozsypuje, jak zmienia się w kupę gruzu i tak dalej. A tam, ponieważ to będzie fizyka, więc trafienie w odpowiedni punkt będzie wywoływało odpowiedni rezultat, w postaci pewnie, wiesz, jakiegoś gradu odłamków, wyrwy w murze, ewentualnie jeśli okaże się, że na przykład zniszczony zostanie na przykład ściana nośna, że w rezultacie cały budynek w ciągu paru sekund po prostu się malowniczo zawali w stertę gruzu. Okej. A skoro o tym gruzie, to równie ważna rzecz jak rozwalenie samego budynku. Powiedz, czy ten gruz w jakikolwiek sposób zostanie na mapce, czy też on po prostu wsiąknie? To jeszcze nie jest pewne, ale raczej będzie to wyglądało tak, że on będzie zostawać na mapce, co oznacza na przykład, jakby to powiedzieć, wyobraź sobie sytuację.
Zaznaczam, to jeszcze to nie jest na 100% pewne, bo jak konkretnie będzie wyglądać, to zobaczymy, jak już wszystko zostanie wprowadzone do gry. Ale najprawdopodobniej będzie tak, że powiedzmy, jedziesz sobie uliczką, jest mapka miejska, nagle coś na ciebie wyjeżdża. I patrzysz na to, okej, okay, dobra, chcesz się jakoś osłonić. Strzelasz w budynek, który jest przed tobą, strzelasz najlepiej, wiesz, burzącym. Widzisz stertę, widzisz, jak on się zmienia w stertę gruzu, ponieważ wycelowałeś w ścianę nośną tak, żeby spowodować zawalenie się budynku, po czym w rezultacie przed tobą pojawia się sterta gruzu, która może zostać zniszczona wystrzałem, którą można rozjechać, ale która w tym momencie daje ci osłonę. Nie ale idealną oczywiście, ale daje. Co rozumiesz przez zniszczenie strzałem sterty gruzu? To znaczy, to będą się... Bo wiesz co, ja oglądałem te wasze filmiki, właściwie ten jeden główny, na którym to jest pokazane i największa wada tego wszystkiego, to fajnie, że to się rozlatuje, natomiast na dzień dzisiejszy, a właściwie na dzień ten, w którym to było kręcone, wyglądało to w ten sposób, że jakby te kamienie były ze styropianu, jakby one nic nie ważyły. Czy myślisz, że tutaj popracują nad tym i będzie to jakoś inaczej, to znaczy będzie czuć wagę tych O, to ścian. Na pewno. Weź pod uwagę, że z tego, co mi wiadomo o działaniu Havoka, dostosowanie wagi obiektów w Havoku to jest stosunkowo prosta sprawa. Aha, no to super. No to super. Słuchaj, teraz jeszcze ja użyję jednego, właściwie mam inne hardkorowe pytania, zadam je później, okay. Jak się trochę rozluźnisz, ale teraz jest sprawa bardzo gorąca, ponieważ też mnie troszeczkę zdenerwowała. Wszyscy tak tutaj sobie rozmawiamy, że chyba w Wargamingu coś się zmieniło pod względem marketingu i trochę mnie wnerwił ten manewr z Panterą 88, który zrobiliście, bo moja teoria jest taka, znaczy... Nie oczekuję, że to potwierdzisz, ale moja teoria jest taka, że cena 7300 golda, czy tam ileś, co zrobiliście teraz, była ustalona już przed wprowadzeniem tego i to, co zrobiliście, że tam za 180 zł i teraz nagle jest obniżka, to jest zabieg typowo marketingowy. Moim zdaniem oczywiście, to są moje jakieś tam ubzdurane teorie, ale czy nie sądzisz, że tego typu zabiegi troszeczkę godzą w tych ludzi, którzy najbardziej ufają wam i którzy po prostu kupili teraz te czołgi i jeżeli, ja wiem, że tam jest możliwość oddania tych pieniędzy nawet, o właśnie, to możecie też wyjaśnimy, że można całe pieniądze odzyskać, za które się kupiło tą Panterę, tak? Z tego, co mi wiadomo, tak, jest możliwość zrezygnowania z tego czołgu. No i to jest bardzo fajne. Ale czy nie sądzisz, że to jest takie trochę brzydkie zagranie, że ten gość, który wam zaufał i kupił za te 180 zł Panterę i no chciałby zrezygnować, to jednak musi teraz pisać do tego supportu, nie wiadomo ile to będzie trwało, ten zwrot kasy. Wiesz, zależy jak się na to patrzy tak naprawdę, bo z jednej strony oczywiście tak, ktoś może powiedzieć, że to jest nie fair, ale z drugiej strony oferujemy taką opcję, a tak naprawdę, jakby to powiedzieć, wcale nie musieliśmy ani obniżać ceny, ani nie musieliśmy w ogóle stosować opcji jakiegokolwiek zwrotu. Mogliśmy stwierdzić, przepraszamy, tak wyszło, musicie sobie z tym radzić. Oczywiście. Mówiąc całkiem brutalnie. Także jakby nie o to chodzi. Rzecz w tym, że po prostu zapadła decyzja, że okej, ta Pantera jest może troszeczkę za droga, może jednak wiesz, trzeba to jakoś, wiesz, może jednak trzeba to jakoś przemyśleć, może dostosować jakąś alternatywę, no tak czy inaczej, jej cena została obniżona, natomiast uważam, że fajne jest to, że obniżenie ceny oznacza też możliwość właśnie wyjścia naprzeciw tym wszystkim, którzy już ten czołg kupili, że właśnie nikogo nie zostawiamy na lodzie, nie robimy nikomu brzydkiego dowcipu. Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś w 100%, ale jeżeli rzeczywiście tak jest, że decyzja o obniżeniu ceny tej Pantery zapadła teraz niedawno, a nie zapadła przed jej wyjściem. No, nawet nie oczekuję, żebyś potwierdził tą moją teorię. Znaczy, z tego co wiem, decyzja o obniżeniu ceny zapadła dosłownie teraz. No, no i takiej wersji się na razie trzymajmy. Kurczę. Słuchajcie, okej.
Czyli wprowadzenie jakieś tam zrobiliśmy. Jesteśmy, że tak powiem, rozluźnieni. Ja sobie soczku jeszcze wypiję. A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Ja mogę troszeczkę kaszleć tutaj w tym wcuchowisku, ale nie martwcie się, tam pisaliście mi pod filmikami, że Hallak, odrzuć te papierosy. Ja oczywiście absolutnie nie palę papierosów. Nawet przeszkadza mi przebywanie w pomieszczeniu z ludźmi, którzy w tym momencie palą. O, to witam w klubie. No, no nie znoszę to po witam prostu. W klubie. Ja też jestem zdecydowanie niepalący i powiem szczerze, o ile na przykład, wiesz, nie piję kawy, ale ja bardzo lubię piję. Aromat kawy. Wiesz, zapach kawy, to jest fajna sprawa. Jestem niepalący. Nie znoszę zapachu papierosów w pomieszczeniu. Nie znoszę. No, to tak jak ja, i, ale powiem ci, że o ile nie znoszę zapachu tego dymu i tego, wiesz, jest takie... Nawet jak się wejdzie do mieszkania, w którym się pali, to jest taki typowy, taki zapach. To już nawet nie jest no, fajny wiem. Zapach. To jest, i... Nie, to zupełnie jest niefajne. Tak, to, i domownicy tego nawet nie zgadza. Czują. Ale ja, muszę ci powiedzieć, lubię zapach tytoniu, takiego niepalonego w ogóle. Tak jak na przykład chcę powąchać jakieś tam cygaro, czy co, które nie jest palone, to zapach A tak, jest bardzo ciekawy. Inna, to jest troszeczkę inna sprawa. Może nie jestem fanem, ale jestem skłonny się zgodzić. Dobra. Słuchaj, teraz zadam ci, zrobimy taki delikatny maraton. Zadam okay. ci kilka pytań, o kilka, na pewno więcej niż kilka, ponieważ zrobiłem zapowiedź i tutaj tych pytań jest mnóstwo. Słuchajcie, moi drodzy, ja tych pytań wszystkich oczywiście nie zadam. Zacznę zadawać pytania od początku, że tak powiem, także nie dopisujcie w tym momencie absolutnie, bo na pewno nie uzyskacie odpowiedzi. Jest godzina 19:22. Myślę, że pół godziny możemy zrobić taki maraton. Ciebie Myślę, bym prosił, Karolu, żebyś odpowiadał jakoś tam dosyć zwięźle, powiedzmy, nie? Okay. Żeby to brzmiało tak. Wiesz co, to zróbmy tak. Jeśli stwierdzisz, że za bardzo się rozkręcam, albo przedłużam, to powiedz mi wprost. Dobrze. Ja to wiesz, ja to w pełni zrozumiem, a wiem, że czasem mam taką tendencję właśnie, że się wiesz, produkuję na okrągło. Okej, okay. To ja zaczynam. Oczywiście będę pomijał wasze pytania po pierwsze o polskie czołgi, po drugie o Hawoka, no bo o tym już mniej więcej porozmawialiśmy i nie uzyskamy odpowiedzi. Zresztą chyba wy też zadając to pytanie zdawaliście sobie sprawę, że no, niemożliwe jest, żeby Falati odpowiedział jakoś szczegółowo na to pytanie, ponieważ prawdopodobnie jeżeli zapadnie już decyzja o... wprowadzeniu Hawoka i o wprowadzeniu jakiegoś tam europejskiego drzewka, nawet nie mówię o polskim, no to dostaniemy bezpośrednio od Wargamingu w postaci jakiegoś filmu czy czegoś takiego, prawda? Informacje. Dobra. Słuchaj, więc zaczynamy. Zaczynamy. Pierwsze pytanie Zand zadał. Kiedy nerf artylerii? Powiedz, czy w ogóle coś takiego jest planowane, czy uważacie, że wszystko jest okej? Okay? Z tego co wiem, w tej chwili nie jest planowany żaden nerf artylerii ani żadne poważne zmiany, jeśli chodzi o sposób działania. Okay. Oczywiście możliwe, że trafią się jakieś, nie wiem, poprawki przed pojedynczych maszyn, ale generalnie nie. Marcin Król pyta, kiedy zostanie wprowadzony czołg T-54 Prototype? T-54 Prototype. Nie mam informacji. Nie masz informacji. Kolega Cyziu.pl pyta, czy powrócą bitwy historyczne w może jakiejś nowej odsłonie? Tak, jak najbardziej planowany jest powrót bitew historycznych, ale w zupełnie zmienionej wersji niż ta, z którą mieliśmy do czynienia. Rozumiem, a to ja jeszcze zapytam od siebie, czy w związku z tymi bitwami historycznymi są przewidziane tylko dla nich jakieś nowe mapy? Z tego, co mi wiadomo, nie. Ale prawdę mówiąc, na ten temat mam bardzo niewiele informacji, więc kto wie, możliwe, że będą. To pewnie nie masz też informacji na temat, czy będą jakieś misje typowe, tak jak na przykład te indywidualne, które mieliśmy w, powiedzmy, na serwerze tym testowym, czyli te misje indywidualne tylko dla bitew historycznych. Myślisz, że jest szansa na coś takiego? Z tego, co mi wiadomo, tak. Jak najbardziej taka szansa jest. Okej. Okay. Trzecie pytanie Cyzia. Czy lubisz skoki narciarskie?
Fajne pytanie. Fajne pytanie, naprawdę. Szczerze mówiąc, tak, chociaż o ile pilnie śledziłem karierę Małysza, o tyle w tej chwili nie jestem za bardzo na bieżąco. To jest. Ale uważam, że jest to całkiem fajna dyscyplina. Dokładnie masz to samo co ja. Nie wiem, Małysz miał jakąś magię widocznie w sobie. Kurczę. No i był DSJ, którego teraz chyba nikt nie gra, nie? No dalej. Marcin Kroll. Dlaczego nie są dodawane czołgi, a są już zaprojektowane? O, dosyć pokrętnie. Domyślam się, o co chodzi. Mhm. Chodzi o to, że jakby to powiedzieć, przygotować czołg, w sensie skonstruowania jego modelu, wprowadzenia do gry, do silnika gry i tak dalej, to jest technicznie rzecz biorąc w miarę prosta sprawa. Natomiast jego odpowiednie zbalansowanie, przemyślenie jego roli, tieru, tego, czy to ma być czołg premium, czy może to ma być jednak jakaś nadzwyczajna nagroda, a może to ma być czołg zwykły, no to jest tak naprawdę część najbardziej problematyczna, mimo to tym, że zawsze pojawia się kwestia, ok, czy potrzebujemy tego czołgu, czy będzie w grze. Jest, że tak powiem, miejsce dla niego. Mhm. Okej. Teraz może tak. Exor.pl. Jakie były bądź wyglądały twoje pierwsze dni pracy w paryskim oddziale Wargaming? Fajne pytanie. Szczerze mówiąc, wyglądały bardzo prosto, ponieważ uczyłem się całej roboty, więc poznawałem ludzi, poznawałem biuro, dowiadywałem się, jak na czym ma polegać moja praca. Muszę tutaj powiedzieć, że miałem to szczęście, że kiedy przychodziłem, to mieliśmy od początku bardzo fajnego leada, który, jakby to powiedzieć, nie mówiąc zbyt dużo i nie budząc jakiegoś, nie wiem, kosmicznego, sztucznego, nakręcanego entuzjazmu, potrafił jednocześnie zmotywować ludzi, wszystko wyjaśnić i był naprawdę przykładem dobrego przywódcy. Aha. Generalnie ten początek wyglądał naprawdę fajnie, mimo to, że to było też może nawet w większym stopniu oswajanie się z realiami życia w Paryżu. Okej. Okay. Teraz pytanie, które zadał Kowalski. Czy WOT nie staje się pomału grą pay to win, a nie free to play? Odpowiedź mi zdecydowanie nie. Powiedziałbym nawet, że stracił elementy pay to win, które miał początkowo, ponieważ nie ma żadnego ograniczeń, ponieważ osoby, które nic nie płacą, nie wydają ani złotówki na grę, mogą grać równie skutecznie i z równą satysfakcją co gracze, którzy pakują w grę duże pieniądze. Oczywiście są pewne różnice, jeśli chodzi na przykład o tempo grindu, oczywiście, albo ilość kredytów dostępnych na koncie, ale tak naprawdę większe znaczenie, jeśli chodzi o przyjemność gry, ma to, czy grasz dobrze, czy źle, niż to, czy w ogóle wydajesz pieniądze na grę, czy nie. Okej. Okay. Następnie pan Władzio. Na jakim etapie tworzenia jest polskie... Aha, dobra, sorry. O kurcze. No tutaj, panie Serowy, przykro mi, ale zadałeś 15 chyba pytań około. To ja może zadam tak... No nie wiem, coś tu wybiorę. Kiedy nerf dla IS-3? A, ale właściwie dlaczego miałby zostać? No nie wiem, takie jest pytanie. Czyli nic o tym nie wiadomo. Pierwsze słyszę. Szczerze mówiąc, tak jak patrzę, nie jestem fanem sowieckiego sprzętu, ale mam wrażenie, że IS-3 nie ma tak naprawdę powodu, żeby go nerfić. Nie ma ani rewelacyjnie kosmicznie dobrego działa, ani nie wiadomo jak dobrego pancerza. Oczywiście, jeśli już wiesz, gdzie strzelać. Generalnie no, jest to dobry czołg, ale tak naprawdę bez strzału. Ani kosmicznie dobry, ani jakiś przerażająco słaby. Okej. Okay. Kiedy dodacie francuskiego brata Toga Char 2C? Nie mam pojęcia. Wiem, że jego dodanie jest w planach, ale podejrzewam, że to może być podobna historia jak w przypadku Firefly. To znaczy, jest w planach, wiadomo, że będzie dodany, ale może minąć dużo czasu, zanim pojawi się w drzewku. Także dlatego, że cały czas mamy kwestię, czy dodać go po prostu jako zwyczajną premkę, czy może jednak dodać go jako element gałęzi drzewka. Jeśli element gałęzi drzewka, to znaczy, że musimy pojeździć nad całą serią czołgów, odpowiednio je wprowadzić, przygotować, zbalansować i tak dalej. Okej, okay, to może jeszcze jedno pytanie tutaj od kolegi.
Dlaczego w kalendarzu adwentowym aż trzy razy pojawił się BTSV, a nie Panzer 2J? Ponieważ taka była decyzja, że Panzer 2J nie pojawi się w kalendarzu adwentowym, a jednocześnie chcieliśmy, żeby był, żeby, jakby to powiedzieć, BTSV, skoro był oferowany właściwie po raz pierwszy na serwerze EU, to nie był oferowany tylko jednego dnia, żeby ludzie mogli jeszcze przemyśleć ofertę, zastanowić się, spróbować zakupić, zwłaszcza jeśli ktoś na przykład nie wyrobił się pierwszego dnia. Rozumiem. Panie Serowy, przepraszam cię, ale tutaj no więcej ludzi zadało pytania, więc nie będę zadawał twoich wszystkich. Także przykro mi bardzo. Jedziemy dalej. Patryk Fogiel. Jakie nowe drzewko wejdzie w World of Tanks? Najszybciej spodziewałbym się drzewka europejskiego. Okej. Okay. To znaczy, jeżeli chodzi o całe drzewko, a No tak, gałązka, tak. możesz zdradzić, jaka nowa gałązka wejdzie? Gałązka nie sposób powiedzieć. Możliwe, że będą nowe czołgi francuskie, między innymi, ale to ciężko naprawdę powiedzieć. Okej. Okay. Dalej pytanie Patryk Fogiel. Czy będą zjawiska atmosferyczne jak noc, opady śniegu, deszcz? Możliwe, że owszem, doczekamy się tego, ale nie prędko. Nieprędko. Szkoda, bo kiedy robiliście ten materiał taki śnieżyca, już nie pamiętam z jakiej okazji to było, to naprawdę wyglądało to nieźle i widać było, że to chyba na engine gry było zrobione. Tak, to było zrobione na engine gry, tylko wiesz, chodzi o to, żeby prowadzić zjawiska atmosferyczne, ale po pierwsze w momencie, kiedy już będziemy mieć, wiesz, kiedy już będziemy mieć troszeczkę lepszy silnik, znaczy w sensie, kiedy już będzie hawo, kiedy już ta część będzie wykonana, a no, wiesz, chodzi też o to, żeby nie, wiesz, żeby wprowadzić zjawiska atmosferyczne w momencie, kiedy wiadomo, że i my, i gracze będą do nich gotowi, bo wiesz, w tej chwili tak naprawdę dałoby się wprowadzić śnieżyce, deszcz, porywisty wiatr w grze i tak dalej, te wszystkie efekty, spoko. Tylko, że to by najprawdopodobniej zarżnęło większość komputerów. No właśnie, i tutaj już ja oddam, może pociągnę ten temat. Słuchaj, czy nie sądzisz, że naprawdę fajnym wyjściem przy takim zasobie środków, jakie posiada Wargaming, byłoby, no nie wiem, nawet zatrudnienie nowej ekipy i przerzucenie tego WOTA na nowy silnik? Jak myślisz? Tak jako, nie jako pracownik Wargaming, tylko powiedz jako normalny tam Wiesz gracz. Co, ciężko im powiedzieć o tyle, że z jednej strony wizja przerzucenia WOTA na nowy silnik wydaje się kusząca, oczywiście, ale z drugiej strony, po pierwsze, nie ma gwarancji, że to by się zakończyło automatycznie sukcesem. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że WOT, no, taka operacja jest bardzo skomplikowana. Zmiana się, zwłaszcza, że wiesz, mówimy tutaj, jak się domyślam, o całościowej zmianie silnika, przejściu na coś zupełnie nowego, zupełnie niezwiązanego z Big Worldem. A to samo w sobie jest naprawdę potężnym przedsięwzięciem. Zwłaszcza, że tak powiem, oprawa audiowizualna to jest najmniejsze zmartwienie, jeśli chodzi o przerzucanie rzeczy, bo modele można przekonwertować na ogół, podobnie z bitami audio i tak dalej. Ale zapewnienie odpowiedniego działania sieci, odpowiedniej płynności wszystkiego, bezpieczeństwa, no to są naprawdę ciężkie sprawy. Czyli myślisz, że tak powiem, do końca gry World of Tanks będzie ona na tym silniku? Podejrzewam, że tak, z tym, że pewnie będzie to silnik jeszcze wielokrotnie bardzo modyfikowany, zmieniany i rozwijany. Natomiast, tak jak mówię, zmiana silnika taka całościowa to jest po prostu bardzo ryzykowny manewr, który wcale nie gwarantuje sukcesu, a w każdej sytuacji jest naprawdę skomplikowany. No dobra, ale słuchaj, to czy gwarantuje sukces zmiana silnika tego Big World na jakąś lepszą jego wersję? Jeżeli, no, pytam cię na przykład o te atmosferyczne różne zjawiska i mówisz, że tego komp nie uciągnie, to jest w ogóle szansa, że to zrobią na jakimś nowym silniku i komp to uciągnie, czy też po prostu będziecie czekać kolejne 3 lata, aż wyjdzie, nie wiem, nowa generacja superkomputerów i wtedy może uciągnie? Nie, to nie tak. Widzisz, wprowadzenie wersji, wiesz, wprowadzenie zjawisk atmosferycznych to ma szansę, ale w momencie, kiedy właśnie zostanie wprowadzona nowsza wersja Big Worlda, kiedy po prostu zostanie to wprowadzone w odpowiedni sposób do silnika gry.
Także tego typu, wiesz, tego typu zmian, gdzie po prostu rozwijane jest to, wprowadzane są nowe opcje, tak, tego jak najbardziej bym się spodziewał. Natomiast jakiejś kompletnej przeróbki nie bardzo, zwłaszcza, że wiesz, od razu pojawia się problem, okej, dobrze, ale na jakiś to zmienić. Dlaczego? Po co? Jakie są związane z tym korzyści? Jakie są związane z tym koszty? To wiesz, to jest po prostu, to jest otwarcie puszki Pandory. Zwłaszcza, że to, że ktoś na przykład świetnie zna się na obsłudze Big Worlda i zna już ten silnik, zna kod gry i tak dalej, nie znaczy, że jak nagle każe mu przerzucać wszystko na jakiś zupełnie inny silnik, to on się w tym bez problemu połapie. Wiesz, to nie jest takie proste. Niestety. Okej, okay, no bo wiesz, szykuje się wam konkurencja swoją drogą. Na początku myślałem, zresztą nawet trąbiłem o tym potężnie na kanale, że wielką konkurencją dla World of Tanks będzie War Thunder czołgowy. Okazało się, że tak naprawdę wszystko rozeszło się po kościach, że nie jest to żadna konkurencja ani pod względem ilości graczy, ani pod względem miodności rozgrywki, aczkolwiek jest to konkurencja bardzo duża pod względem realizmu, ale ci, którzy wolą realizm, no to na pewno zagrają sobie bardziej w War Thundera, ale wychodzi Armored Warfare, o którym na pewno wiecie i na pewno śledzicie. Dla mnie Armored Warfare jest kompletnie zerżniętym pomysłem z World of Tanks i dla mnie jako gracza jest to plus, dla was na pewno jest to minus. I teraz tutaj mamy nowy silnik, zupełnie nowy, czyli CryEngine. Oczywiście nie wiadomo na razie, jak on się sprawdzi, czy dobrze, czy źle. Zobaczymy, jak tam przybędzie graczy, czy to wszystko się te serwery wyrobią, ale czy nie sądzisz właśnie, że no nie wiem, ci te osoby decyzyjne w wargamingu powinny jakoś już się rozglądać, żeby stworzyć konkurencję dla jakąś, no, silnikową, powiedzmy, dla Armored Warfare? Wiesz co, powiem tak. Wiadomo, że nasi deweloperzy patrzą generalnie, wiesz, patrzą na to, co się dzieje na świecie i dbają o to, żeby cały czas być na pierwszym miejscu. To jest oczywiste. Natomiast co do potencjalnej konkurencji, powiem tak. Nigdy, tak naprawdę, nigdy nic do końca nie wiadomo, dopóki nie zobaczy się finalnej wersji produktu. Bo na screenach, w zapowiedziach, no to one dają pewne pojęcie, ale tak naprawdę nigdy nie dają pełne, wiesz, nigdy nie dają pełnego obrazu. A co do ewentualnego zastąpienia, czy wiesz, ważnej, wiesz, to jest na takiej zasadzie, posłużę się moim ulubionym przykładem. Ponad 10 lat temu wyszła taka gra World of Warcraft. Od tamtej pory wyszło kilka tytułów, z których każdy praktycznie był reklamowany jako lepszy Warcraft, albo odskocznia od Warcrafta, albo alternatywa, albo coś, co właśnie przemówi do starych graczy, którym nie podobają się zmiany w Warcrafcie. Ale z tego co wiem, żaden z tych tytułów nie powtórzył sukcesu Warcrafta, gorzej nawet, części tych tytułów już nie ma. Także zobaczymy. No to prawda, to prawda. Tutaj przyznam ci rację. Tutaj Roman na czacie pisze, Harlak mówi, że War Thunder to nie konkurencja, a tymczasem na serwerze jest 80 tysięcy graczy. Tak, panie Romanie, jest 80 tysięcy graczy, tylko że w wodzie na serwerach w tym momencie jest 1 000 000 graczy, nie? Także chodzi mi o konkurencję taką prawdziwą. Także 80 tysięcy graczy versus 1 000 000 graczy to dla mnie nie jest konkurencja. Konkurencja będzie wtedy, kiedy na przykład powstanie gra, że na serwerach World of Tanks będzie 1 000 000 graczy, a na serwerach gry X będzie na przykład, nie wiem, 400-500 tysięcy graczy. Wtedy mówimy o takiej naprawdę prawdziwej konkurencji. Ale to, sorry, to jest w ogóle obok tematu. Słuchaj, pojedziemy dalej z tymi pytaniami, bo ja tu się rozgadałem. Oczywiście, oczywiście.